Pan z wami. I z Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemi Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, Kościół dzisiaj celebruje uroczystość objawienia Pańskiego i co ciekawe, zaraz po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego była to najważniejsza uroczystość świętowana już od pierwszego wieku. Boże Narodzenie, które w naszej gradacji, w naszej hierarchii z pewnością znajduje się o wiele wyżej niż Trzech Króli, bo jest zupełnie inaczej przeżywane. Dopiero w Kościele jego świętowanie pojawiło się około IV wieku. O wiele ważniejsza dla chrześcijan, dla wyznawców Chrystusa była ta świadomość, że oto Chrystus się objawia. I łączono w tej uroczystości objawienia Pańskiego trzy elementy. Element właśnie objawienia mędrcom ze wschodu, poganom, ale również element objawienia własnym uczniom podczas wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus czyni pierwszy znak. I wreszcie trzecim elementem objawienia Pańskiego było to dla Żydów. Widzimy te stopniowanie: poganie, uczniowie, naród wybrany. To był chrzest Jezusa w Jordanie. Jak widzimy, tradycja Kościoła rozdzieliła wszystkie te uroczystości, te święta i dzisiaj przeżywamy je nieco odmiennie. Niemniej to, co jest istotą Trzech Króli, to właśnie to objawienie Pańskie. Bóg się objawia, Bóg mówi. Bóg mówi, jak jest. I chciałbym, byśmy w tym kontekście popatrzyli na dzisiejszą liturgię słowa, zwłaszcza na Ewangelię, i byśmy czytali tę Ewangelię, tą dzisiejszą uroczystość, jako wezwanie do tego, by szukać tego, jak jest, czyli inaczej tego, co jest prawdą. Na parę takich momentów chcę zwrócić uwagę. Jak wiemy, wizyta kolędowa obfituje w różnego rodzaju rozmowy, niekiedy takie spontaniczne, niekiedy przy okazji poruszanego tematu wychodzą pewne tematy. Pamiętam pewną rozmowę ze związkiem, bo nie można powiedzieć małżeństwem, nawet nie było tam związku cywilnego, mężczyzny i kobiety.
I wiadomo, tak jak my księża zaraz zazwyczaj pytamy, skoro nie ma przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, czy państwo zamierzają jakoś uregulować ten związek od strony sakramentalnej, tym bardziej, że było dziecko, był chrzest. I ciekawa rzecz, kobieta mówi, ja poczekam, żeby Kościół stał się mniej konserwatywny. Niech ten Kościół będzie taki bardziej otwarty, taki bardziej dla ludzi. Taki mniej doktrynalny. Ja mówię, wie pani co? Lubię to porównanie, z pewnością żeście już się słyszeli. Kościół niech będzie jak latarnia, która daje jasne światło. Niech ona stoi w miejscu. Bo to jest punkt odniesienia. Dla nas żyjących na różnego rodzaju morzach życia, niekiedy te bałwany życiowe, bałwany morskie naszego życia, niekiedy tak są mocno wzburzone, niekiedy przeżywamy różne kryzysy, wątpliwości, trudności, niekiedy popadamy w jakieś grzechy. Ale ta latarnia ma stać. Co to za punkt odniesienia, który się zmienia? Przez ci, którzy ćwiczą terenoznawstwo, ćwiczą się w terenoznawstwie. Ci, którzy idą gdzieś na azymut, wiedzą, że ustala się pewne punkty stałe i wobec nich, według nich orientuje się mapę, orientuje się człowiek w terenie. Jakież to by było zamieszanie, gdyby to wszystko było ruchome? Jaki cel wtedy byłby możliwy do osiągnięcia? I co ciekawe, pan, nie mąż, pan przyznał mi rację. Może kobieta potrzebuje jeszcze więcej czasu na przybycie tej drogi. Kościół jest jak latarnia. Kościół ma być punktem odniesienia. Ma dawać ludziom prawdę. I nieszczęsny to Kościół, który chciałby być tak jak świat. Przecież widzicie dokładnie, co się dzieje w tym świecie. Żyjemy w świecie postprawdy. Czy dzisiaj istnieje jakaś prawda? Przecież nasi politycy bezczelnie kłamią. Na ich nieszczęście jest internet. Jeszcze rok temu mówią zupełnie co innego, teraz mówią, nigdy tego nie mówili. Pokazują filmik, to patrz chłopie. Sam żeś to mówił. I wtedy co? Kontekst się zmienił, okoliczności się zmieniły? I takich przykładów możemy mnożyć mnóstwo. I dlatego być może istnieje dzisiaj zwątpienie w prawdę. I być może patrząc na pewne przemiany, które dokonują się w świecie, może także to, co dochodzi z wewnątrz Kościoła, każe rodzić pytanie, to gdzie jest ta prawda? To czy prawda się zmienia? Czy prawda jest kwestią wypracowania dziejów, okoliczności? Jak to teraz niektórzy twierdzą, że trzeba uwspółcześniać Ewangelię? Już nie trzeba nazywać grzechem tego, co jest grzechem? My już to przerobiliśmy. Przecież już wiele sytuacji, wiele zachowań dla nas już nie jest grzechem. Chociaż moralnie one są nienagannie złe. Przecież rozgrzeszamy dzisiaj tych, którzy żyją w związkach niesakramentalnych. Rozgrzeszamy nasze dzieci, mówiąc takie czasy, takie życie. No jest dla nas już wszystko jedno, czy żyją w grzechu, czy nie. Ale prawda jest jedna, koniec, kropka. I to jest właśnie, co ciekawe, właśnie w tej opowieści trzech mędrców. Oni są mędrcami, czyli ludźmi, można powiedzieć, wykształconymi. Ludźmi, którzy mają w głowie wiedzę. Można powiedzieć, są specjalistami w takich czy innych dziedzinach. Ale ta mądrość nie wyczerpuje całej wiedzy. Ta mądrość nie wyczerpuje całego świata. Patrzcie, że rodzi się w nich jeszcze pragnienie tego, co przekracza ludzką mądrość. Tego, co przekracza człowieka. I dlatego idą za tą gwiazdą, która się pojawiła na niebie. Zupełnie nową gwiazdą, inną gwiazdą. Można powiedzieć, bardziej błyszczącą niż inne. Można rzeczywiście uwierzyć w naukę. Kiedyś na lekcji katechezy uczeń powiedział mi, ja nie wierzę w te księdza bajki, co ksiądz to opowiada. Ja wierzę w naukę. Mówię, o, tu masz pecha. W którą naukę? Przecież na naszych oczach, na skutek
postępu technologicznego, informacyjnego. Patrzcie, jak wiele prawd przyjętych, pewników przyjętych w nauce zostało sfalsyfikowanych. Już dzisiaj mówi się, nie, no już tak nie jest. Dzisiaj inaczej na to patrzymy. To co, ci, co wierzyli nauce 60 lat temu, to co, to głupki? Czy cała mądrość ludzka wyczerpie rzeczywistość, w której żyjemy? Czy rzeczywiście człowiek mądry, który posiadł naukę, rzeczywiście nic więcej nie potrzebuje? Wydaje się, że ludzie, którzy są naukowcami, mędrcami, im więcej poznają, tym bardziej mają więcej pokory. Bo widzą, jak bardzo ten świat jest zawiły, jak bardzo ten świat jest bardziej złożony, niż się wydaje. Jak bardziej to wszystko jest mądre, inteligentne. I na pewno nie jest efektem ślepego sił działania, ślepej, bezrozumnej ewolucji. Zatem mądrość ludzka nie wyczerpuje całego życia. Zatem potrzeba jeszcze tej prawdy. Prawdy, którą jest Bóg. Prawdy, która przekracza człowieka. Prawdy, która jest poza jego zasięgiem. Idziemy oddać pokłon Jezusowi. Patrzcie, ileż to jest pokory. Oddać pokłon. To ta świadomość, że prawdy się nigdy nie posiada. Do prawdy się zbliża. Człowiek nie jest właścicielem prawdy. Człowiek tę prawdę odkrywa. Myślę, że wiele naszych waśni, kłótni, takich niesnasek rodzinnych wynika również i z tego, że jedna czy druga strona uważa się za jedynego czy jedyną właściciela, właścicielkę prawdy. Bo tak jest. O wiele trudniej powiedzieć, bo ja tak zrozumiałem, bo ja tak zrozumiałam. Tak powiedziałeś, koniec, kropka. Jak ja czasami słyszę, co ludzie słyszą z tego, co ja mówię, to ja mówię, przecież ja takich słów nie powiedziałem. No jak to? Przecież to zapisałam. Ostatnio na rekolekcjach miałem. Wszyscy inaczej słyszeli, ona usłyszała wraz to, co chciała i zapisała jeszcze. I wyszłaby z kościoła z przekonaniem, że zostało tak powiedziane. Pokorę słuchania prawdy, nie przyjęcia bycia panem prawdy. Idą mędrcy oddać pokłon prawdzie. Bóg jest prawdą. On jest źródłem prawdy. U Niego nie ma i tak, i nie zarazem. Bóg nie jest sprzeczny. Oddać Jezusowi pokłon, to znaczy uznać, że w Jezusie jest prawda. Może moje życie do tej prawdy jeszcze nie dorastać. Może moje życie jeszcze być daleko od tej prawdy. Ale przynajmniej wiem, jaki jest ten punkt odniesienia. Wiem, do czego mam dążyć. Wiem, przed kim mam zgiąć moje kolana. Mieć w sobie pokorę. Niestety świat, w którym żyjemy, staje się światem wykształconych głupców. Ludzi, którzy w pysze swojej uważają, że są wszystkim. Pozjadali wszystkie rozumy, wiedzą najlepiej. Chcą dyktować warunki takie, siakie, owakie. Tymczasem wobec prawdy, która przekracza człowieka, trzeba zgiąć kolana. Mędrcy porzucają swoją kulturę, można powiedzieć, odchodzą od swojej religii, bo widzą prawdę w Jezusie. Czasami zastanawiamy się nad tym, dlaczego jest tak wiele religii. Niektórzy nawet mówią, wszystko jedno, w co się wierzy, aby się wierzyło. I znowu po kolędzie spotykane różnego rodzaju obrazki. A to Budda siedzi sobie grzecznie na półce, a to jakieś hinduskie bóstwa, a to jakieś szamańskie, murzyńskie maski. Przepięknie. Misz-masz. I wszystko katolicy. Jest wiele religii, to prawda. Bo człowiek szuka Boga. Bo człowiek pragnie znaleźć prawdę. Ale człowiek jest obarczony również grzechem pierworodnym. Nasz rozum, można powiedzieć, zostaje zwiedziony przez szatana, przez diabła. I mamy problem z rozpoznaniem, co jest dobre, co jest złe. Ale z faktu tego, że istnieje wiele religii, nie oznacza, że te wszystkie religie są sobie równe. Nie oznacza to, że te wszystkie religie zawierają w sobie 100% prawdy. Już ojcowie Kościoła mówili o ziarnach prawdy obecnych w innych religiach.
Bo to nie jest tak, że trzeba potępić wszystkie religie, bo w wielu z nich jest wiele dobra, wiele prawdy. Ale w nich nie ma Jezusa. W nich nie ma wcielonego Boga. Zatem jeżeli uważasz, że wszystko jedno, w co się wierzy, aby się wierzyło, to nie siedź w kościele, bo to jest bez sensu. Tak uczciwie spojrzeć, chrześcijaństwo, a zwłaszcza katolicyzm, to chyba najbardziej wymagająca religia na świecie. To skoro jest wszystko jedno, to po co się męczyć? W buddyzmie chodzi o to, żeby wyzbyć się cierpienia. Zrób kwiat lotosu. Temat zamknięty. Kiedyś miałem takie porównanie. Czemu na weselu jesz tort? Skoro ciasto jest ciasto, siedź w kącie, wcinaj murzynka. Ale tort byśmy chcieli. Ciasto jest ciasto. To nie jest tak, że wszystkie religie są równe. W wielu religiach jest wiele prawdy, ale tylko w chrześcijaństwie jest Chrystus. Ja jestem prawdą, powie o sobie. I my tę prawdę przyjmujemy. I cieszymy się z tego, że nasi bracia, siostry w innych religiach mają także dobro. Ale jednocześnie, i co Kościół przeżywa w tym dniu, mamy też świadomość, że na nas ciąży obowiązek ukazania pełnej prawdy, która jest w Jezusie Chrystusie. I rzecz ostatnia. Zaczynacie kaszleć i chrząkać, znaczy, że trzeba kończyć. Więc ostatni moment. Zatem wysiłek w poszukiwaniu prawdy. Odwaga stawiania pytań. Od czasów prezydenta komunisty Kwaśniewskiego, wybranego przez katolicki naród, stało się bardzo modne twierdzenie, że jestem człowiekiem poszukującym wierzy. A co to znaczy poszukującym wierzy? Jak coś czegoś szukasz, to nie leżysz na tapczanie, tylko szukasz. Jest to pewna aktywność. I pewnie, że są wątpliwości w wierze. I pewnie, że dzieje Kościoła, karty historii Kościoła stawiają wiele znaków zapytania. Poddają wątpliwość. Potrzebują weryfikacji. I pewnie, że niektórzy mogą odrzucić Kościół, patrząc na jego życie. Mogą odrzucić Kościół, patrząc na moje życie i Twoje życie, proste. Ale jeżeli szukam, to szukam prawdy. Jest to pewien wysiłek. Wysiłek szukania odpowiedzi na pytania, które człowiek stawia. I znowu już ten przykład, już na koniec, kiedyś powiedziane, ale pasuje. Już mówiłem, że kiedyś na weselu taki podpity chłopak, mężczyzna, bo wtedy podpite chłopy to zazwyczaj mają odwagę do księdza zagadać. Więc mówi do mnie, jak to jest, że kiedy pytam moich znajomych, którzy żyją, korzystają ze świata, ile wlezie, o to, co będzie po śmierci, o to, jaki jest sens życia, to oni nie chcą słuchać tych pytań. Uciekają od tych pytań. Boją się tych pytań. Człowiek może uciekać w pracę, może uciekać w zawody, może uciekać w karierę, w kasę, w używanie, bo boi się stawiać pytań. Mędrcy uczą nas tego, by człowiek stawiał pytania, by człowiek szukał prawdy, nawet gdy ta prawda będzie niekiedy związana z bolesnym odkrywaniem przeszłości. Ale szukać prawdy. Jezus prawdy się nie boi. Jezus nie jest jak ruska gazeta, prawda. Jezus jest prawdą. I Kościół prawdy się nie boi. To, że zdarzało się ludziom Kościoła kłamać, bezczelnie kłamać, jeszcze udawać, że jest zupełnie inaczej. To, że ludziom Kościoła zdarzało się zamiatać prawdę pod dywan i w kontekście współpracy z Ubecją i w kontekście pedofilii i wiele innych rzeczy byśmy powiedzieli. Mamy niestety z tego skutki uciekania od prawdy, chowania, przemilczania prawdy. To mimo wszystko Kościół, który idzie za Jezusem, ma w sobie prawdę i ta prawda będzie oczyszczać. Zechciejmy tak jak mędrcy szukać prawdy.
Niech Bóg da nam łaskę, byśmy tę prawdę odnaleźli w Betlejem, w nowonarodzonym dziecięciu. Amen.